Siemanko, z tej strony Feather Fanatics. Jakiś czas temu pewien widz w komentarzu zapytał mnie, jakie wędki używam, na jakie wędki łowię. Obiecałem, że zrobię o tym materiał, więc teraz chciałbym to nagrać, korzystając z okazji, że mam chwilę czasu, wolną, że tak powiem, chatę. I jedziemy z tematem. Parasol, to jest chyba dama czy anakonda, już nie pamiętam. Sztyca do podbieraka, to jest dokładnie, będę wam... Trapper Competition 350 Teleskop High Carbon. Taka, o. Powróciłem do teleskopów, bo miałem nasadową też Jacksona i się mi łamała, więc teleskop to teleskop, tym razem karbonowy, zawsze miałem teleskop, który był szklany. Tu z takich jeszcze akcesoriów, no to są kiki do odmierzenia odległości, cały czas niezmienne te zrobione przez Adriana. Podpórki fajne są, bo są wkręcane, po prostu można sobie wkręcić w podłoże. Są podpórki Trappera, kupiłem je u Zbycha i po prostu no, są mega. Mam je naprawdę już kilka ładnych lat. No wiadomo, tuby do szczytówek. Każdą tubę sobie podpisuję. Potem nie szukam, nie zastanawiam się, tylko wiem od którego kija. Dobra, teraz wędki federowe. No to jest wędka, którą używam przede wszystkim do nęcenia. Sorry, że takie brudne, ogólnie nie pucowałem sprzętu przed filmikiem, bo mówię spontan. Wędka Fiume Impress 390 to jest do 120. Do 120 gram. Kołowrotek jest firmy MAP i to jest model Carbtec z przednim hamulcem, rozmiar 3000. Na tym jest żyłeczka Shimano Technum. Teraz w ogóle jak na żyłki, to tylko na te żyłki łowię. No tutaj wiadomo, ultrawiolet 390 do 90 gram. Okej, tu od niedawna kupiłem od Jacka sobie kołowrotek Winera z dużą szpulą pod właśnie dalekie, odległościowe łowienie i to jest X-Cast FX5000. Na razie jestem zadowolony. Tanio kupiłem, zobaczymy. No i mam tą wędkę od tamtego roku. To jest, słuchajcie, Sensas Black Arrow 4000 od 60 do 120 gram. 14 stóp, to jest chyba 4,20. Naprawdę ogólnie polecam kij. Ja się musiałem nim nauczyć na pewno łowić trochę, ale jestem teraz zadowolony. 4,20 dystansowe łowienie. Bez problemu 60 metrów osiąga właśnie nawet na takim na takiej jednouncjowej szczytówce szklanej. Do tego mam dopasowany kołowrotek Browninga Black Magic MSF 340. Też bardzo fajny kołowrotek, co trzeba też zaznaczyć, że w tym kołowrotku są dwa klipsy. I no, bardzo fajna rzecz, naprawdę, na łowienie na dwa dystanse. Gdzieś awaryjnie jakiś dalszy metr zaklipowany. Najlepsza chyba wędka z całego arsenału, także widzicie, że ja nie używam jakiegoś sprzętu drogiego w fest. No, sam pokrowiec to jest... Pokrowiec Trappera, usztywniany GST. Taki, bardzo fajny, też polecam. Zresztą sami zobaczcie, ile się do niego zmieściło. Do tego mam jeszcze taką spławikówkę Robinsona, Kinetic Match od 8 do 20. I na te sumy w tym roku używałem ten kij, to jest kij Dragona Fjord Pilk do 250 gram, seria Millennium, kołowrotek z AliExpress. No i co? Tylko czysta wędkarstwo.